Oleomac przedstawia nową linię H kos spalinowych średniej i małej mocy, opracowanych w celu uzyskania doskonałego kompromisu w zakresie osiągów i kosztów, przeznaczonych do użytku amatorskiego i farmerskiego. Model BCH250 jest dostępny wyłącznie z uchwytem rowerowym, natomiast model BCH400 jest dostępny również w wersji plecakowej. Wszystkie wersje są napędzane nowoczesnym silnikiem dwusuwowym spełniającym wymagania normy emisji Euro 5. Wiele rozwiązań technicznych zastosowanych w nowych maszynach jest zbieżnych z rozwiązaniami spotykanymi wśród maszyn profesjonalnych, takimi jak trójelementowy kuty wał korbowy, tłok z dwoma pierścieniami, czy wał napędowy ze stali nierdzewnej wsparty na łożyskach, ograniczających poziom drgań. Zastosowanie cyfrowej cewki zapłonowej w sposób znaczący wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i dba jednocześnie o ochronę środowiska. Sterując w sposób dynamiczny kątem wyprzedzenia zapłonu, cyfrowa cewka umożliwia generowanie stałego momentu obrotowego silnika już przy niskich obrotach wału korbowego, co w znaczący sposób wpływa na wydajność układu tnącego. Nowe kosy o pojemności 25 oraz 40 cm sześciennych serii H charakteryzują się nowoczesnym wyglądem, niespotykanym dotąd na rynku wśród maszyn tej klasy. Elementy sterowania silnikiem, takie jak wyłącznik zapłonu czy dźwignia gazu z blokadą, umieszczono w ergonomicznym uchwycie, odizolowanym od drgań silnika oraz głowicy tnącej amortyzatorami gumowymi zlokalizowanymi we wsporniku uchwytu oraz osłonie sprzęgła. Jak w większości swoich wyrobów, Oleomac poświęca wiele uwagi ułatwieniu obsługi serwisowej, szczególnie w zakresie bieżącej obsługi, należącej do obowiązków operatora. Świeca zapłonowa jest chroniona wytrzymałą osłoną, którą można zdemontować przy pomocy dostarczonego wraz z maszyną narzędzia. Podobnie w przypadku dostępu do filtra powietrza, którego osłonę zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem podczas pracy pojedyncza śruba. Układ przeniesienia napędu składa się z trójelementowego sprzęgła z okładzinami współpracującego ze stalowym bębnem sprzęgła osadzonym w łożysku kulkowym. Tego typu konstrukcja eliminuje poślizg, dzięki czemu moment obrotowy jest nieprzerwanie dostarczany do narzędzia tnącego. Niezrównaną żywotność maszyn serii H zapewniają najwyższej klasy materiały konstrukcyjne użyte do ich budowy. Przykładem jest tłumik wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w wydajny katalizator ograniczający do minimum emisję zanieczyszczeń. Warto również zwrócić uwagę na dużą osłonę zbiornika paliwa w modelu BCH250 zintegrowaną z obudową rozrusznika, zabezpieczającą zbiornik przed uszkodzeniem podczas transportu lub przechowywania. Wydajny układ tnący składa się z żyłkowej głowicy półautomatycznej oraz stalowej tarczy trójzębnej o średnicy 255 mm. Głowica żyłkowa to nowa wersja niezawodnej głowicy żyłkowej Tap and Go, wyposażona w nylonową żyłkę 2,4 mm, której długość można łatwo zwiększyć poprzez uderzenie wirującą głowicą w podłoże podczas cięcia trawy, co pozwala na nieprzerwaną pracę. W modelu BCH250 zastosowano głowicę o średnicy 110 mm, natomiast w wersji BCH400 głowicę o średnicy 130 mm. Użytkownicy zajmujący się pielęgnacją terenów o znacznym nachyleniu, pracami w szkółkach czy też przycinaniem żywopłotu z pewnością zainteresują się modelem BCH400 BP. Jest to wersja z silnikiem zainstalowanym na wygodnym plecaku, w której napęd na ergonomiczną, trzymaną przez operatora krótką lancę jest przenoszony za pośrednictwem stalowego wałka giętkiego pracującego w gumowej osłonie.